Więc moi drodzy, dzisiaj temat charyzmaty i rozeznawanie. Ksiądz Wojtek powiedział, że dzisiaj ma być łatwiej niż ostatnio. Trochę się dziwię, bo dla mnie to jest trudniejsze, ale niech będzie. Więc na początku oczywiście będziemy przyzywać Ducha Świętego, bo to On rozdziela charyzmaty, więc przydałoby się, gdyby dzisiaj podziałał w sposób szczególny, szczególnie właśnie dla mnie. Więc pomódlmy się krótko. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, Duchu mądrości, rady, męstwa, Duchu bojaźni Bożej, prosimy Cię, przychodź do naszej wspólnoty, przychodź ze swoimi darami, charyzmatami. Prosimy Cię, abyś obdarzył nas tym wszystkim, czego tylko chcesz, żebyśmy te dary przyjęli, które chcesz nam ofiarować. Duchu Święty, prosimy Cię, przychodź ze swoją miłością, rozpalaj nasze serca, nasze umysły, abyśmy byli otwarci na Twoje słowo, na Twoje dary, abyśmy przyjęli to, co dla nas przygotowałeś, abyśmy mogli modlić się i wyznawać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który się wciela, który przychodzi, aby być blisko z nami. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasz, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym, przez Chrystusa, Pana naszego. Bóg zapłać. Moi drodzy, dzisiaj przyniosłem sobie bardzo dużo kartek, bo to jak mówię, dla mnie to jest trudny temat, bo być może właśnie dlatego, że Duch Święty jest ciągle mnie zadziwia, ciągle mnie fascynuje. Myślę, że też chyba jakoś najbardziej Jego działanie odczuwam, ale ono jest tak dla mnie niezrozumiałe, że ciężko mi coś o tym powiedzieć. Ale dlatego też będę się posiłkował treściami, które kiedyś już napisał profesor Kudasiewicz. On jest biblistą, jest wybitnym, sam tłumaczy sobie Pismo Święte, więc to już coś o nim pokazuje, mówi o nim. Ale na początku, na rozgrzanie się, taki mały sprawdzian, pytania do Was. Kto z Was ma chrzest? Dobra, dosyć wysoka frekwencja. Trudniejsze pytanie, kto z Was ma bierzmowanie? Podobnie, dobrze. Czyli moi drodzy, jeżeli zastanawiamy się nad charyzmatami, nad tymi darami i nad tym zastanawiamy się, bo to nam się to kojarzy od razu z modlitwą taką, modlitwa charyzmatyczna mówimy, przy czym chodzi o modlitwę uwielbieniową i mówimy sobie, o, to jest charyzmatyk, to chciałem Wam powiedzieć, wszyscy jesteście charyzmatykami, bo wszyscy macie te najważniejsze dary. Mając chrzest, macie najważniejszy dar, który Was otwiera na wszystko pozostałe, mając bierzmowanie, jak to słyszymy przy okazji właśnie tego sakramentu, mamy pełnię Ducha Świętego. On już jakby więcej od siebie nie może dać. On dał wszystko, dał całego siebie, więc jeżeli mamy całego Ducha Świętego, no to już teraz ciężko mówić o tym, że Duch Święty ma z czymś do nas przyjść. Oczywiście my tak na potrzeby modlitwy, na potrzeby naszego rozumowania, my w taki sposób się modlimy. Mówimy, przyjdź Duchu Święty, przyjdź z różnymi darami, wymieniamy je sobie i mówimy, przyjdź Duchu Święty, bo my tak to rozumiemy. Ale Duch Święty już w nas jest. Mając sakrament Chrztu Świętego, mając sakrament bierzmowania, mamy w sobie te wszystkie dary. Może powinniśmy bardziej się modlić. To w sumie nawet nie wiem jak właśnie, no właśnie to jest ten problem. Może powinniśmy, pozwól nam przyjąć ten dar. Pozwól nam, żeby on w nas zadziałał. Bo on w nas jest. Duch Święty, on nie jest takim Bogiem, który wylicza nam, masz 3 razy dar modlitwy, 4 razy dar miłości i 1 raz dar jedności. Duch Święty jest hojny. Zresztą Bóg w ogóle jest hojny. Bóg daje nam maksymalnie dużo. I Duch Święty w tych 2 sakramentach mówi, że nam daje siebie całego. Więc te wszystkie dary, charyzmaty w nas są. Więc śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy charyzmatykami. Nie musimy się o nic przejmować, niczym martwić. Więc możemy spokojnie się modlić. Nie trzeba się o nic bać. I moi drodzy, charyzmat to jest pojęcie typowo chrześcijańskie. Ono było nieznane wcześniej. Język grecki w żadnym innym miejscu starszym niż Pismo Święte nie przewiduje takiego słowa charyzmat. Raczej przypisuje się to świętemu Pawłowi, właśnie, że on wymyślił ten charyzmat. No i czym jest charyzmat? Charyzmat jest to dar.
dar wynikający z serdeczności, z miłości, z życzliwości, dar, który ma nam służyć, który jest nam dany za darmo, który ma nas rozwijać. I typowo już charyzmat w znaczeniu takim jako dar Ducha Świętego, on ma służyć nam wspólnocie. Ja myślę, że w większości ograniczamy się w rozumowaniu charyzmatu jako tego nadzwyczajnego daru na modlitwie. Większość z nas, myślę, tak to pojmuje. Ja sam przez bardzo długi czas się tylko do tego ograniczałem i kiedy mówiono mi, że jest inaczej, szerzej, to troszkę się z tym nie zgadzałem. Dopiero kiedy zrozumiałem, o co chodzi z charyzmatem, zrozumiałem, czym jest modlitwa uwielbieniowa, a nie charyzmatyczna, wtedy dopiero przyjąłem szersze znaczenie charyzmatu, czyli daru Pana Boga. I ten dar, on jest taki fundamentalny, w sensie, że on dotyka naszych podstaw. Bo to jest na przykład charyzmat naszego powołania życia chrześcijańskiego. Brzmi tak bardzo ogólnie, ale właśnie o to w tym chodzi. Więc, moi drodzy, dzielimy charyzmaty, możemy rozumieć na dwojaki sposób. Po pierwsze w znaczeniu ogólnym, właśnie takim szerokim i później już tak bardzo szczegółowo a propos tych charyzmatów nadzwyczajnych, tak je nazywamy, które zdarzają się na modlitwach. Więc najpierw pomówmy sobie o tych charyzmatach w znaczeniu ogólnym. Pierwszy to jest dar zbawienia dokonany przez Jezusa Chrystusa. To jest charyzmat. Odkupienie, zbawienie jest charyzmatem. I co więcej, charyzmatem danym każdemu. Każdy z nas otrzymuje ten charyzmat. Święty Paweł przeciwstawia go grzechowi Adama i mówi, tak jak Adam, tak jak grzech wszedł na świat przez grzech Adama, jednego człowieka, tak zbawienie weszło na świat przez dar właśnie śmierci i męki Jezusa Chrystusa. Zbawienie, odkupienie weszło na świat przez działanie tego jednego człowieka, który był Synem, który jest Synem Bożym, Bogiem. Właśnie jako taka przeciwność grzechowi Adama Paweł przeciwstawia zbawienie Jezusa Chrystusa. To jest charyzmat usprawiedliwienia, łaska dana nam za darmo. To jest dar, który możemy przyjąć albo nie, ale Jezus nam go daje. To jest charyzmat, który każdy z nas może otrzymać. Drugi charyzmat to jest właśnie charyzmat powołania chrześcijańskiego. W liście świętego Pawła do Rzymian uczy apostoł, że charyzmaty i powołanie przez Boga są nieodwołalne. Jeżeli Bóg już dał ten charyzmat, to powołanie, to on już go nie odwołuje. I pisze święty Paweł dalej w liście do Koryntian: w nim zostaliście bowiem wzmocnieni pod każdym względem, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ zostało wśród was utwierdzone świadectwo o Jezusie Chrystusie. Charyzmat oznacza tutaj w tym miejscu, jakby w tym rozumowaniu, dar, jaki otrzymują ci wszyscy, którzy zaakceptowali orędzie chrześcijańskie. W sensie, jeżeli ja przyjmuję Jezusa Chrystusa, ja przyjmuję Jego Ewangelię, przyjmuję dobrą nowinę, to jednocześnie też przyjmuję życie chrześcijańskie. Jeżeli ja wierzę w Jezusa Chrystusa, jeżeli Go przyjmuję jako swojego Pana, swojego Zbawiciela, to przyjmuję też dar Jezusa, którym jest powołanie do życia chrześcijańskiego, czyli życia zgodnego właśnie z tymi wartościami, z tymi treściami, które Jezus mi przedstawił. Dlatego też potrzeba, aby poznawać to słowo Jezusa, że nie możemy się zamykać tylko na to, że raz usłyszeliśmy o Jezusie i nam to wystarcza. Charyzmat to jest fundamentalny dar życia chrześcijańskiego. Każdy otrzymuje od Boga swój własny charyzmat powołania do życia chrześcijańskiego. Te powołanie chrześcijańskie, jak wiemy, może być różne. Grunt to właśnie żyć po chrześcijańsku w swoim życiu. Jeżeli chodzi o mnie, jak widać, wybrałem kapłaństwo i w tym realizuję swoje życie chrześcijańskie. Wy wybraliście różne inne drogi, w których też musicie realizować życie chrześcijańskie. Dlatego ono jest takie piękne, bo jest tak bogate. No nie jest jednolite, nie jest tak, że będąc chrześcijaninem, to jestem taką formą, którą tam Jezus wykuł i wszyscy jesteśmy tacy sami. To byłoby nudne.
Ja myślę, że ani Jezus by tego nie chciał, ani my byśmy tego nie chcieli. No bo co byłoby ciekawego w tym, że wszyscy są tacy sami. Więc Jezus chce, żebyśmy byli różni, ale jednocześnie, żeby patrząc na nas, był taki wspólny pierwiastek, którym właśnie jest charyzmat powołania chrześcijańskiego. Trzeci charyzmat to charyzmat życia wiecznego. Życie wieczne rozumiane jako zjednoczenie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, to jest właśnie według świętego Pawła, bo święty Paweł pisze najwięcej o charyzmatach, według świętego Pawła to jest wielki dar Boga. To nie jest tak, że to jest jakiś taki dodatek do naszej nieśmiertelności, że jesteśmy nieśmiertelni i przy okazji jesteśmy z Panem Bogiem. Właśnie to jest charyzmat, charyzmat życia wiecznego w zjednoczeniu z Bogiem, w zjednoczeniu z Jezusem, bo On nas kocha, On nas obdarza nieśmiertelnością. My sami z siebie tej nieśmiertelności nie mamy. Jezus ją nam daje jako dar, bo nas kocha. I jeżeli właśnie my się też zastanawiamy nad naszym życiem wiecznym, myślę, że to będzie przy okazji jeszcze innej konferencji, to ono będzie szczęśliwe, niezależnie jakie będzie, niezależnie kto będzie z nami w tym życiu wiecznym, w tym niebie, bo my będziemy tam kochani. My będziemy w jedności z tą miłością. Jeżeli czuliśmy się kiedykolwiek kochani, to wiemy, jakie to jest wspaniałe uczucie i tam Jezus nam to gwarantuje w pełni, że bez żadnych ograniczeń my to odczuwamy. Dlatego właśnie to jest niesamowity też dar, charyzmat życia wiecznego. I święty Paweł pisze o jeszcze jednym, czwartym charyzmacie, który jest może na początku tak nie do końca zrozumiały, ale jest też wyjątkowy. To jest charyzmat spotkania. Charyzmat spotkania, czyli nasze spotkanie może być charyzmatem. Jeżeli z kim się spotykamy, obojętnie z kim, to może być charyzmat. Już czytam właśnie, o czym mówi święty Paweł. Bardzo bowiem pragnę ujrzeć was, aby wam przekazać stosownie do waszego umocnienia charyzmat. Oznacza to, że chciałbym doznać pociechy wśród was dzięki wzajemnej wierze, waszej i mojej. Czyli święty Paweł mówi, że jeżeli się z kimś spotykam, jeżeli mówię mu o swoim doświadczeniu wiary, mówię mu o Jezusie Chrystusie i on mi też odpowiada swoim doświadczeniem wiary, to obdarzamy siebie charyzmatem spotkania. Że nasze spotkanie jest charyzmatyczne. Jeżeli się spotykamy z drugą osobą i mówimy o Jezusie, to jesteśmy charyzmatykami w sposób szczególny wtedy. Czyli każde nasze spotkanie towarzyskie, przy kawie, jeżeli jest ubogacone o wyznanie wiary, o też świadectwo mojej wiary, to wtedy jest charyzmat Boży, charyzmat spotkania. Myślę, że to jest niesamowite i że to jest fantastyczne, jeżeli właśnie w nasze życie możemy wprowadzić ten charyzmat spotkania. Warto właśnie popatrzeć na to nasze życie, ile w naszej codzienności jest tego charyzmatu, ile my go wprowadzamy, ile w naszym codziennym życiu jest rozmów o Jezusie albo o naszej wierze. Czy na przykład siadamy przy obiedzie z rodziną i mówimy o swojej wierze, o doświadczeniu Jezusa, albo na przykład dzielimy się tym, jak przeżyliśmy niedzielną mszę świętą. Mi się wydaje, że to byłoby piękne, jeżeli na przykład ktoś z was chodzi na msze dopołudniowe z całą rodziną na przykład i wracacie na obiad, siadacie i przy obiedzie dzielicie się Słowem Bożym, własnym doświadczeniem, doświadczeniem też może jakiegoś kazania, może któryś ksiądz was poruszy kazaniem i też się podzielić tym, jak wy doświadczyliście spotkania z Bogiem. Wtedy to jest charyzmat jeszcze przy obiedzie, przy roladach to już w ogóle byłoby super. Więc zachęcam, żeby właśnie w taki sposób wprowadzać charyzmat spotkania w życie. Chociaż kotlety też są dobre. Dobrze. I w takim ogólnym znaczeniu te charyzmaty jako dary Pana Boga, one mogą być szersze, bo jakby święty Paweł wypisał te cztery, takie ogólne, ale myślę, że jest ich więcej. Nie można ograniczać Ducha Świętego, bo ile byśmy nie wymienili, myślę, że Duch Święty jest w stanie wymyślić coś nowego. Więc nie ma co się tak jakby ograniczać, że są cztery i koniec, nie ma więcej. Myślę, że jest więcej. I do tych ogólnych i tylko do nich można zaliczyć jeszcze miłość. Bo święty Paweł jakby nie konkretyzuje, że charyzmatem jest miłość, ale pisze, że drogą jeszcze doskonalszą od tych wszystkich charyzmatów, które wymienił, jest właśnie miłość. Jeżeli właśnie
miłość będzie w naszym życiu w stosunku do Boga i innych, to wtedy nasze życie można określić też charyzmatycznym. Bo bez charyzmatów tych spektakularnych, tych takich widowiskowych, no to można dojść do zbawienia. Ale bez miłości, no nie da się. Bez miłości, jeżeli w waszym życiu nie ma miłości, to nie da się dojść do zbawienia. Nie możecie być zbawieni. Zapewniam was, że nie będziecie zbawieni, jeżeli w waszym życiu nie ma miłości. Nikt z was nie musi mówić językami, padać, czy płakać, śmiać się. Nikt nie musi, ale kochać musi każdy. Warto właśnie też nad tym pomyśleć i starać się to wprowadzić w życie. I moi drodzy, przechodzimy do tej drugiej części, do charyzmatów specjalnych. Specjalnych czy nadzwyczajnych, brzmi tak fantastycznie, czasami też tak wygląda, ale wcale właśnie to nie jest najważniejsze. Właśnie to, że zacząłem od tamtych ogólnych, to pokazuje, że charyzmaty, te takie nadzwyczajne, specjalne, które za chwilę albo przypomnicie sobie, albo poznacie, one są tylko takim małym dodatkiem. Jeżeli ktoś je ma, to fajnie, jeżeli nie, to żadna tragedia. I też właśnie święty Paweł, on też to zamyka w czterech katalogach. On pisze do różnych kościołów, jakby odpowiadając na różne ich potrzeby, dlatego też w różne formy układa te katalogi. I chciałbym właśnie przynajmniej jeden czy drugi przytoczyć i krótko omówić. Z listu do Koryntian. Jednemu dany jest przez Ducha charyzmat mądrości słowa, drugiemu umiejętności poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze charyzmat wiary w tymże Duchu, innemu charyzmat uzdrawiania w jednym Duchu, innemu charyzmat czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu pewien rodzaj języków, wreszcie innemu tłumaczenie języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Myślę, że właśnie wybrzmiewało to, że Duch Święty, on jest źródłem każdego charyzmatu, każdego daru. Więc zawsze u podstaw jest Duch Święty, czyli można powiedzieć, że każdy charyzmat jest doświadczeniem Boga, doświadczeniem Ducha Świętego. I na tym on ma polegać. Żaden charyzmat nie ma nas sprowadzać do jakiegoś takiego doświadczenia emocjonalnego. Oczywiście to gdzieś tam może występować, ale ten charyzmat nie ma służyć pobudzeniu naszych emocji. Każdy charyzmat ma nas doprowadzić do uwielbienia Pana Boga. Ma nas doprowadzić do spotkania z Panem Bogiem i do stwierdzenia, że doświadczyłem Jego działania w moim życiu. I też właśnie bardzo ważna pedagogicznie jest tutaj kolejność, którą święty Paweł jakby układa, że na pierwszym miejscu są te, które ubogacają umysł, mądrość słowa i umiejętność poznawania. Życiem Duchem Świętym i charyzmatami ma na celu właśnie nie te emocjonalne, ale właśnie te mądrościowe, takie doprowadzenie nas do spotkania z Bogiem. I dzięki właśnie temu spotkaniu z Bogiem ma nas doprowadzić do przyjęcia tej prawdy objawionej, że Duch Święty działa w Kościele, działa w naszym życiu, działa w nas. A mówienie językami, tłumaczenie tych języków święty Paweł ustawia na ostatnim miejscu, bo właśnie był taki problem w Koryncie, że oni myśleli, że jak ktoś nie mówi językami albo nie rozumie ich, to znaczy, że on w ogóle nie doświadcza Pana Boga i spotkania z Panem Bogiem. Właśnie święty Paweł pokazuje przez to, że to kompletnie nie ma znaczenia. Jeżeli w twoim życiu nie było daru języków czy tłumaczenia, to nie jest w ogóle żaden problem, bo ważniejsze jest właśnie, żeby przyjąć, poznać prawdę o objawieniu, czyli prawdę o tym, że Jezus Chrystus się narodził, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Jeżeli to przyjęliśmy, to przyjęliśmy najważniejszy charyzmat i nie należy się przejmować tym, że jeszcze nie mówimy językami. Jak będzie trzeba, to po śmierci każdym możemy mówić, więc nie ma problemu. Gdyby ktoś chciał mówić właśnie językami, nie wiedział jak, to no, nie, tak też nie wolno, ale no. Drodzy, pytanie. Właśnie te charyzmaty mają nas doprowadzić do doświadczenia Pana Boga i do uwielbienia Go. I jeżeli one są właśnie jakieś takie spektakularne, nadzwyczajne, to po to, żeby nas i tych, którzy są wokół nas, umocnić, ubogacić. Na przykład właśnie święty Paweł przed chwilą w tym fragmencie wymienił też wiarę.
I tu nie chodzi o taką wiarę, która pozwoli nam przyjąć chrzest, wyznać to, że Jezus jest Panem, ale chodzi o taką wiarę, która pozwoli sprostać różnym przeciwnościom, trudnościom, na przykład, która może doprowadzić nas do męczeńskiej śmierci, że nie zrezygnujemy z naszej wiary w obliczu zagrożenia życia. To może dzisiaj się nam wydawać takie mniej czytelne, ale w pierwszym Kościele to było bardzo ważne, bo oni ginęli za Jezusa Chrystusa. I myślę, że nie każdy był w stanie właśnie umrzeć za Jezusa. Myślę, że zdarzały się osoby, które rezygnowały z tej wiary. Też historia na kartach swoich ma takie przykłady osób, które zrezygnowały z tej wiary w Jezusa Chrystusa w obliczu właśnie zagrożenia życia. I taka wiara też jest charyzmatem, jest łaską, bo nie wiemy, jak będziemy postępować w obliczu zagrożenia życia właśnie w imię naszej wiary. Możemy próbować się ćwiczyć, trwać przy Bogu po to, żeby być gotowym na taką próbę, ale nie wiemy, jak postąpimy. I dlatego trzeba się modlić o tą łaskę, o ten charyzmat wiary w obliczu trudności. Wiadomo, że były też cudowne uzdrowienia. Czytamy to w Dziejach Apostolskich. Widzimy, ile tych uzdrowień było. Nawet wskrzeszeń, jak już tam po okazaniu świętego Pawła chyba, było tak nudne, że jeden zasnął i spadł z okna i zginął. No i święty Paweł podszedł do niego i w imię Jezusa Chrystusa go wskrzesił. No takie cuda się zdarzały. A tak święty Paweł musiał tak nudno mówić. Mam nadzieję, że nikt z ławki nie spadnie za chwilę. Ale moi drodzy, to nie jest tak, że tylko wtedy tak było, bo zarówno historia na przestrzeni wieków, bo czy to święty Ireneusz, czy święty Augustyn świadczą o tym, że w imię Jezusa dzieją się różne cuda, ale myślę, że my też już o niejednym cudzie, które Bóg zdziałał w życiu człowieka, słyszeliśmy. Choćby wystarczy popatrzeć na te różne uzdrowienia w sanktuariach, w świętych miejscach, czy uzdrowienia na modlitwach. To się dzieje do dzisiaj. Jezus, Bóg Ojciec, Duch Święty, oni mają moc uzdrawiania dalej, działania cudów i ważne jest to, żeby sobie uświadomić, że nawet jeżeli widzieliśmy na jakiejś modlitwie uzdrowienie cudowne, jakiś niesamowity cud, to nie skupiać się na tym, że w tym miejscu teraz działa Duch Święty i że tylko w tej wspólnocie działa. Bóg może działać wszędzie. Jak będzie chciał, to i tutaj dzisiaj uzdrowi kogoś. Ma taką możliwość. I nie ma powiedziane, że na jednej modlitwie Bóg uzdrawia, a na drugiej nie. Bóg chce uzdrawiać zawsze, a nie zawsze też jesteśmy tą łaskę w stanie przyjąć. Ona też nie zawsze służyłaby na przykład zbudowaniu wspólnoty, więc też nie zawsze one występują. Ale to nie jest powiedziane, że w Tychach tak działa, a na Giszowcu nie. Przepraszam, jeszcze troszeczkę jestem chory. Jest jeszcze dar prorokowania. I tutaj bynajmniej nie chodzi o przewidywanie przyszłości, chociaż też się może zdarzyć, ale to nie jest istota. Mógłbym mnie uzdrowić dzisiaj, bo naprawdę już mnie to męczy. Z prorokowaniem, czyli łączy się przepowiadanie słowa, przepowiadanie dobrej nowiny, przepowiadanie Ewangelii, przepowiadanie właśnie zbawienia w Jezusie Chrystusie. To jest dar proroctwa. Też proroctwo jakby ujawnia jakieś tajemnice, zakryte rzeczy, których może po ludzku nie widzimy, różną formę przybiera i to też ma miejsce właśnie na modlitwie czasami, że ktoś ma poczucie, że jest w nim słowo. Jest w nim jakieś słowo, on nie rozumie tego słowa, on nie wie, co ono będzie znaczyć, bo na razie ma w głowie tylko jedno słowo i dopóki go nie wypowie, to nie pojawi się kolejne. I jakby mówiąc to w ten sposób, wypowiada słowa samego Boga, który w taki sposób do nas kieruje to słowo. I to jest taki dar proroctwa. Chodzi taką też o odwagę przyjęcia tego, że Bóg chce przeze mnie mówić, bo też nie każdy ma tą odwagę w sobie i czasami takie proroctwa mogą być, ale są niewypowiedziane, bo ktoś też się nie zebrał na odwagę, że akurat przez niego chce Bóg mówić, nie wierzy, przeze mnie na pewno nie, więc wtedy nie mówi tego. Chodzi o taką odwagę. Jeżeli mam poczucie, że Bóg chce coś powiedzieć tej wspólnocie przeze mnie, to mówić to. Też na pewno Duch Święty nie będzie działać w takich sytuacjach, że będzie zaburzać modlitwę. Tak nie działa Duch Święty. Duch Święty poczeka na odpowiedni moment i jak będzie widział, że jest możliwość wypowiedzenia się przez kogoś, to zrobi. Tylko właśnie potrzeba tej odwagi, żeby to wypowiedzieć. Jest jeszcze oczywiście dar języków, tak zwane glosolalia, czyli ktoś coś mówi niezrozumiałego kompletnie.
to są jakieś takie sylaby, to nawet nie jest żaden język. Czasami się zdarza, że ktoś mówi w języku ogólnie znanym powszechnie, ale na przykład ten człowiek się tego języka nigdy w życiu nie uczył, nigdy nawet go tam nie słyszał. Nie wiem, ktoś zaczyna mówić po hiszpańsku, a w życiu hiszpańskiego nie słyszał. Jest taka możliwość, ale jest też możliwość takiego języka, jakby, no on się chyba nazywa anielskim, o ile się nie mylę, że on jest dla nikogo niezrozumiały. Nie ma takiego języka na świecie i ktoś właśnie mówi z jakimiś takimi sylabami, które ze sobą łącząc się nie tworzą żadnego powszechnie znanego słowa. To też jest dar języków. I jeżeli się pojawia dar języków, który jest związany też z jakimś, jest to forma proroctwa w języku, to zawsze związany z tym darem jest dar tłumaczenia języków. Czyli inna osoba ma dar tłumaczenia tego, co powiedziała ta osoba. Czyli ktoś mówi przez nas niezrozumiale, ale jest druga osoba, która od Pana Boga otrzymała dar tłumaczenia języków i zabiera później głos i tłumaczy to, co zostało powiedziane. To zawsze występuje w pakiecie. Nie ma tak, że pojawi się dar języków, ktoś będzie coś mówić do całej wspólnoty jakby i teraz będzie taka cisza i teraz nie wiadomo w ogóle o co chodziło. I niby coś Duch Święty chciał powiedzieć, ale nie wytłumaczył. Takiej sytuacji się nie zdarzają nigdy. Zawsze to zostanie, jeżeli to jest od Ducha Świętego, to zostanie to wyjaśnione. Duch Święty da komuś dar tłumaczenia języków. I trzeba o taką ostrożność w tych charyzmatach. Zawsze one mają służyć zbudowaniu wspólnoty, więc też mają występować we wspólnocie. Święty Paweł nawet pisze wprost, prorocy niech przemawiają po dwóch albo po trzech, a inni niech to roztrząsają. W liście do Koryntian tak pisze. Właśnie po to, żeby ktoś sobie nie wmówił czegoś. To jest też kwestia rozeznawania, czy to jest od Ducha Świętego, czy to jest może moja fantazja, albo od jakiegoś ducha antychrysta. To właśnie jest po to, że mówiąc to we wspólnocie, to ma zbudować wspólnotę. I jakby już tak troszkę wyprzedzając, rozeznając, czy to jest od Ducha Świętego, musi to spełniać dwa warunki. Musi to być prawe moralnie i ortodoksyjne. Tłumacząc, nie może to słowo, czy ten charyzmat, który ktoś tam otrzymał, zachęcać do sprzeciwienia się moralności chrześcijańskiej albo być sprzeczne z nauką Kościoła, z nauką, z tradycją, z Pismem Świętym. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, to raczej to jest z Ducha Świętego. Później są jeszcze inne kwestie, to będziemy mówić też na końcu o rozeznawaniu. Drugi jakby katalog Święty Paweł też ma w liście do Koryntian. To nie będę już tylko przywoływać, bo chyba dosyć długo już mówię. No, już długo mówię. On mówi też, ten drugi katalog, tylko przeczytam jedno zdanie, żeby było wiadomo, o co chodzi. I tak ustanowił Bóg w Kościele naprzód, najprzód apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, którzy mają cudowną moc, charyzmaty, uzdrowienia. Wszystko jest w Kościele. Jeżeli ktoś odrzuca jedność z Kościołem, jedność z papieżem, z biskupem, czy nawet z księdzem, to znaczy, że buntuje się przeciwko Kościołowi, a Duch Święty nie buntuje się przeciwko Kościołowi, bo Kościół jest oparty, zbudowany na Duchu Świętym. Więc jeżeli pojawia się jakiś taki sygnał, że ktoś chce się, ta wspólnota chce się odłączyć od Kościoła, że nie chcą się modlić w Kościele, nie chcą się modlić z Kościołem, to znaczy, że to tam nie działa Duch Święty, że tam działa nasz egoizm, nasza pycha, że tam działa właśnie duch antychrysta, czyli duch, który chce nas odłączyć, odsunąć od Pana Boga i zdarzają się, moi drodzy, takie wspólnoty i nasza historia, historia Polski zna takie przykłady wspólnot, które się odłączyły od Kościoła. To znaczy, że tam Ducha Świętego wcale nie było, że oni właśnie postanowili postępować po swojemu. Być może na początku modlili się w jakiś taki Boży sposób, ale gdzieś postawili na siebie. Przenieśli nacisk z Boga na człowieka i gdzieś rozłączyli się z Kościołem. Jeżeli ktoś, wspólnota buntuje się przeciwko Kościołowi, to znaczy, że tam nie ma Ducha Świętego, tam nie ma Boga w tym wszystkim. I oczywiście jestem w stanie zrozumieć, że jakiś ksiądz jest dziwny i ciężko się z nim współpracuje, ale to wtedy trzeba pójść do innego księdza, poprosić proboszcza może o zmianę, opiekuna wspólnoty, żeby być w jedności z Kościołem, a niekoniecznie z danym człowiekiem, który w jakiś sposób nam nie odpowiada, bo wiemy, że nie wszyscy księża są święci. No, przykład tutaj stoi przed wami, więc no, bywa różnie.
ale wtedy, jeżeli wam ksiądz nie pasuje, poprosić proboszcza o zmianę. No i będzie lepiej. Także mam nadzieję, że tak nie będzie w naszym przypadku. Staram się trochę, żeby było dobrze. I jeszcze w trzecim katalogu, bardzo tylko jakby... Ale proboszcza nie ma, jest na kolędzie, więc to jutro proponuję. Może Wojtek dojdzie za chwilę, wtedy przejmie kontrolę. W trzecim katalogu jeszcze dokłada święty Paweł takie stwierdzenie: bądź to służbę diakona. Też to określa jako charyzmat. I to pokazuje bardzo ważną rzecz. Jeżeli jakaś wspólnota, na przykład wy, spotykacie się tutaj, modlicie się, ale nie ma w was pragnienia służby drugiemu człowiekowi, to znaczy, że też ta modlitwa nie wpływa na wasze życie, czyli nie otwieracie się na Boga, nie otwieracie się na Ducha Świętego. Jeżeli nie ma was pragnienia pomocy drugiemu człowiekowi, jeżeli nie chcecie służyć drugiemu człowiekowi, to znaczy, że gdzieś jesteście pozamykani i nie chcecie, żeby Bóg w was działał i przez was. Diakonia jest owocem spotkania z Panem Bogiem. Jeżeli ja doświadczyłem miłości Pana Boga, to chcę ją przekazać dalej właśnie przez diakonię, przez służbę. Jest jeszcze czwarty katalog, który jakoś chyba specjalnie nie rozszerza tego. Więc kiedy Duch Święty obdarza charyzmatami? Kiedy ktoś tego potrzebuje? Duch Święty działa wtedy, kiedy ktoś tego potrzebuje. Jeżeli jesteśmy ochrzczeni, to Duch Święty działa w naszym życiu. Niekoniecznie przez jakieś spektakularne właśnie działanie, niekoniecznie przez jakieś dziwne słowa, których nie rozumiemy, ale Duch Święty będzie działać przez te sakramenty. Przecież przychodzimy na Eucharystię, do spowiedzi. Bóg wtedy nas obdarza niesamowitymi darami, łaskami, które są charyzmatami i na tym warto się skupić. Bo ochrzczeni opisują swoje wtajemniczenie, mówiąc o doświadczeniu charyzmatów. Zaczynamy mieć wgląd w tajemnicę wiary. Jesteśmy zdolni prorokować i mówić z mądrością. Umacniamy się w nadziei i otrzymujemy dar uzdrawiania. Moi drodzy, jeżeli spotykamy się z Bogiem na mszy świętej, poznajemy, słuchamy Jego słowa i dzielimy się tym doświadczeniem, to dzielimy się mądrością Boga, czyli jest w nas charyzmat prorokowania. Bo właśnie to doświadczenie naszej wiary, doświadczenie Pana Boga, Jego mądrości jest charyzmatem prorokowania. Więc chodzi tylko o naszą otwartość. Już dochodzę do końcówki. Wiem, że trochę długo. Moi drodzy, trzeba stwierdzić jasno, że zdaniem ojców Kościoła otrzymywanie charyzmatów łączy się zawsze z sakramentem chrztu. To widać w dziejach apostolskich, że zawsze te charyzmaty nadzwyczajne pojawiały się przy chrzcie świętym. I teraz tak, no, jak te małe dzieci są polewane tą wodą i mówimy, że ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to one raczej językami nie mówią, choć czasami płaczą. Ale to jeszcze nie jest ten dar języków. Więc nie widzimy tego doświadczenia jakby, że jest ten chrzest, wpływa właśnie na te charyzmaty. Nie obdarza to dziecko tymi charyzmatami takimi nadzwyczajnymi. I dlatego mówi się o chrzcie w Duchu Świętym. Myślę, że już gdzieś tam będąc w jakiejś wspólnocie czy na jakichś rekolekcjach można było o tym usłyszeć. Chrzcie w Duchu Świętym, bo to chodzi o taki dwuwymiarowy, dwa wymiary chrztu, czyli jeden widoczny dla Boga i to jest ten moment polania głowy, to jest widoczny moment chrztu świętego dla Boga. Dla nas też ten symbol ma być widoczny, ale nie widzimy takich efektów jakby od razu, że teraz to dziecko się jakoś zmieniło, coś więcej potrafi. Ale przyjmując Ducha Świętego, otwierając się na Niego, możemy doświadczyć takiego chrztu w Duchu Świętym. To jest wtedy jakby bardziej widoczne dla nas, że wtedy się uwalniają te charyzmaty w nas. Takie nadzwyczajne właśnie przez to jakieś prorokowanie, przez jakieś języki, przez inne charyzmaty, te nadzwyczajne. To wtedy można powiedzieć, że doświadczyliśmy takiego chrztu w Duchu Świętym. Kiedy pierwszy raz tego doświadczamy, to można to nazwać takiego momentu chrztu w Duchu Świętym. Nie wiem, czy dobrze odmieniam chrzest, ale chyba tak. Chrztu w Duchu Świętym, bo doświadczamy i to jest dla nas widoczne, że teraz te charyzmaty, czyli te dary Ducha Świętego w nas się uwalniają. Moi drodzy, no i właśnie warto zatroszczyć się o to, żebyśmy trwali w jedności z Bogiem, z Kościołem, żeby te charyzmaty nie stały się dla nas celem. One nie są celem.
Nikt nie otrzymuje charyzmatu dla samego jego zdobycia. Niektórzy tworzą taki katalog. Już zastałem w Panu, już się modliłem językami, jeszcze mi tłumaczenia brakuje. Niektórzy tak mówią. To jest bardzo przykre, bo to pokazuje, że dla nich charyzmat jest celem. A celem charyzmatu jest zbudowanie wspólnoty. Właśnie jakby jedną z takich form rozeznawania, czy charyzmat jest pochodzenia Ducha Świętego, jest to, czy on zbudował wspólnotę. I na przykład jest też taki charyzmat zaśnięcia w Panu. Ktoś się przewraca i sobie leży przez jakiś czas. Co jest fascynujące w tym darze, że niezależnie jak się ktoś przewróci, nawet gdyby się przewrócił zębami na schody, to one nie wypadną. To jest takie działanie Ducha Świętego. I moi drodzy, można pomyśleć, w jaki sposób to umacnia wspólnotę. To służy tylko temu jednemu człowiekowi, ale jeżeli buduje się jeden człowiek, jego wiara się umocni, on się może podzielić doświadczeniem wiary, to znaczy, że zbudowała się wspólnota. I właśnie w taki sposób też musimy rozeznawać te wszystkie nasze właśnie charyzmaty. Jest też taki dar łez, że ktoś zaczyna płakać na modlitwie. Te łzy też wypływają albo z takiego doświadczenia właśnie też swoich słabości, ale które te łzy nie mają być takie depresyjne, że jestem załamany, jaki jestem zły, tylko że Pan Bóg mi to wszystko przebacza, czyli doświadczenie miłości Pana Boga. Doświadczenie Pana Boga, ta Jego bliskość, poczucie tej Jego bliskości może doprowadzić właśnie kogoś do takiego daru łez. Taki człowiek potem beczy i beczy i beczy, ale też się tym nie przejmować, nie skupiać się na tym, bo to znaczy, że ten człowiek doświadcza Pana Boga, czyli też się tym ucieszyć. Święty Ignacy Loyola, on już tak często doznała tego daru, że określał w swoim pamiętniku, że to jest albo dzień łez, albo dzień bez łez. Więc no, dla niego to był częsty na przykład. Jest jeszcze dar radości, ktoś się zaczyna śmiać, no ja też się śmieję jak głupi do sera. Można pomyśleć, że ja mam taki dar często, ale chyba to jeszcze nie jest to. No właśnie to jest jeden też kolejny z takich darów. No i jeszcze jest dar uwalniania, czyli słyszy się o tym, że gdzieś tam uwalnia się kogoś od działania złego ducha. Raczej te modlitwy mają tak pomóc czasowo, ale zawsze takie osoby, które gdzieś tam poważniej doświadczały złego ducha w ich życiu, odsyła się do egzorcysty. Dojrzała wspólnota zawsze gdzieś tam ma kontakt z egzorcystą, właśnie jeżeli by się taka sytuacja pojawiła, żeby właśnie też tej osobie pomóc przez to, że pracuje się z nią regularnie, modli się, prosi o uwolnienie. Moi drodzy, no i rozeznawanie jeszcze. Już jakby wspomniałem, musi dany charyzmat zawsze służyć zbudowaniu wspólnoty. On nie może nigdy być sprzeczny z moralnością, nie może być nigdy sprzeczny z ortodoksją, czyli nauczaniem zawartym w Piśmie Świętym i w tradycji Kościoła. I on musi jeszcze dawać coś takiego jak pokój w sercu. Jeżeli ktoś wychodzi z modlitwy, otrzymał jakiś charyzmat i jest roztrzęsiony, nie potrafi zachować spokoju, nie wie, co się z nim dzieje, nie potrafi zasnąć, bo coś takiego niepokoi, znaczy, że to nie był charyzmat dany od Ducha Świętego. Duch Święty, Bóg, zawsze działa spokojem. Zawsze wszystko daje pokój w sercu. Czy to łzy, czy to radość, czy zaśnięcie w Panu, czy proroctwo, czy dar tłumaczenia języków. Zawsze to musi dawać pokój w sercu. Bo Bóg jest Bogiem pokoju. To nie jest Bóg chaosu, Bóg niepewności, Bóg strachu, lęku. Bóg pokoju. Więc to jest ważne też przy rozeznawaniu. I zawsze patrzeć, jakie to wydaje owoce. Czy to służy właśnie mnie i wspólnocie? Niech już to wystarczy. Się rozgadałem. Przepraszam. Bóg zapłać. Amen.